Nie wszystkie róże są jadalne, ale precyzując róże nie są trujące, jednak nie każda róża posiada wartości kulinarne, czyli smak oraz zapach. Istnieje pięć najpopularniejszych rodzajów róży nadających się do spożycia i jest to dzika róża, róża pomarszczona i są to róże najzdrowsze o największej zawartości witamin. Świetnie na przetwory nadaje się także róża francuska, róża damaceńska i róża stulistna, gdyż są bardzo aromatyczne. W obrębie tych róż jest dużo odmian różniących się wyglądem i kolorem. Każdy z róż jadalnych ma nieco inny smak. Róże damaceńskie mają mocny zapach, przez co ponoć najlepiej nadają się do nalewek ale i aromatycznych konfitur, ale jak najbardziej można robić też z innych i też wychodzi aromatyczne. Jest to po prostu rzecz gustu. W ogóle róża jest zdrowa, smaczna i pożywna. Stosuje się ją w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Używa się zarówno owoców, jak i kwiatów. Płatki utarte z cukrem są dodatkiem do deserów i herbaty, do aromatycznych alkoholi i potraw. Z róży można zrobić ziołowe herbatki, nalewki, wino czy konfitury. Płatki dodane do przetworów, trzymanych w słoikach, Ponoć zabezpieczają przed zepsuciem. Róża pomaga też wygoić rany. Dawniej róży dzikiej używano do leczenia ugryzień. Oczywiście, róża ze względu na swoją zawartość, dużą zawartość witaminy C, wzmacnia odporność. Ponadto, konfitury z płatków róży są afrodyzjakiem. Róża zawiera witaminy C, A, B, E i K, fosfor, potas, magnez, wapń czy też cynk. Płatki róży charakteryzują się właściwościami przeciwutleniającymi, co oznacza, że spowalniają reakcję utleniania w naszym organizmie, a więc procesy starzenia. Oprócz działania przeciwutleniającego, ekstrakt z kwiatu posiada działanie przeciw, przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Płatki róż zawierają także flawonoidy i antocyjany, czyli roślinne substancje antyoksydacyjne. Mają one działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i detoksykacyjne. Pra płatki sprawdzają się również jako pielęgnacyjny dodatek do domowej roboty kosmetyków, czyli np. peelingów na bazie cukru lub kawy oraz do maseczek. Co ciekawe, w naparze można moczyć też dłonie i stopy, by były gładkie i zachowały elastyczność skóry. Nalewki z kolei różane, alkoholowe są znane z właściwości przeciwdziałającym przeziębieniu. Jadalne płatki róż można wykorzystać na wiele sposobów, np. na par z płatków róż wodę różaną, która jest doskonałym tonikiem. Do przemywania twarzy robi się olejek różany, może być stosowany do Masażu oraz dodawany jako składnik mydeł czy perfum. Płatki róż są stosowane jako dodatek do potraw, można wykorzystać je jako dekorację, sałatek, czy innych dań. I nagrałam filmik, filmik jak zrobić bardzo dobrą konfiturę z płatków róż. Film jest z ubiegłego roku, a w tym tygodniu pojawią się jeszcze dwa filmy, różany cukier w kostkach. Fajna sprawa oraz film nalewka z płatków róż. Jak będą nagrane, to ikonki tu się pojawią oraz będą linki w opisie.